Dzisiaj na chwilę, tak uroczystą, jak promyk słońca w poranku szarym, możemy przynieść głębiny szczerości, tylko jak kwiaty serc naszych darem. Jak kwiaty wiosną, świeże, białe, rosą poranków jasnych oblane. Kwiaty za wszystko, za piękny plac zabaw i za nowe boisko. Wspólne chwile, na nim spędzone, zostaną z nami niezapomniane. Kwiaty za serce, dziękujemy, dziękujemy. Proszę Państwa, teraz najmłodsi przekażą te swoje kwiaty z życzeniami, które przed chwilą tutaj ze sceny padły. Zaczynamy. Zabawie udział wezmą kandydatka z numerem 1 Katarzyna Wierzbicka, kandydatka z numerem 2 Magdalena Kędzior, kandydatka z numerem 3 Oliwia Wzorek, kandydatka z numerem 4 Justyna Czerwińska, kandydatka z numerem 5 Emilia Kwistek, kandydatka z numerem 6 Paulina Kwistek, kandydatka z numerem 7 Sandra Pryszczak, kandydatka z numerem 8 Gabriela Kaczor, kandydatka z numerem 9 Emilia Kopru, kandydatka z numerem 10 Olivia Łapno, kandydatka z numerem 11 Olivia Wojniec, kandydatka z numerem 12 Julia Beta. Drodzy Państwo, no to podziwiajcie te kandydatki. Widz jesieni w klasie 03. Drogie kandydatki, podejdźcie bliżej widowni, aby Was dobrze wszyscy zobaczyli. Podejdźcie, podejdźcie bliżej. Chodźcie tutaj dziewczyny. Ja mam już swoją kandydatkę na miss, drodzy Państwo. Nie wiem, czy Wy już macie. Chodźcie tutaj dziewczynki do przodu. Panowie tutaj do tyłu. Stańcie za mną. Stańcie za mną, panowie, żeby dziewczyny były dobrze wyeksponowane. No i dziewczyny, jak na prawdziwych wyborach miss, ja proponuję, abyście jakieś obroty zrobiły, żeby wszyscy mogli zobaczyć, jak na przykład z tyłu wasze stroje wyglądają. Tutaj pokaż się wszystkim pięknie. Ale oklaski proszę Państwa dla dziewczyn. No dziewczyny, jakieś ruchy, pamiętajcie, walczycie o samochód. Nie mówcie, że rodzice nie chcą samochodu. Pamiętajcie, jak się ładnie zaprezentujecie, to wygracie. Od mojej prawej strony numer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Mam nadzieję, że się dziewczyny ustawiły prawidłowo. No to co dziewczynki? Pojedynczo, proszę do przodu i wracamy. Pokazać pojedynczo, pojedynczo. Ładnie, może byli mogą być wszystkie. Proszę bardzo, to prawdziwa miść. Gdzie ja się zaprezentować? Proszę zwrócić uwagę na kapelusze, na koszyczki. W tych koszyczkach jest, mamy jabłuszka. Co my tutaj mamy? Powiedz mi. Czyli to, co niesie nam sztuczki. Tu są jabłuszka, winogrona. A w tym dużym koszyczku co mamy? No co mamy? Owoce. Drodzy Państwo, tutaj są owoce. Ja Wam nie będę pokazywał, jakie owoce. Jak koleżanka tutaj przyjdzie z numerem, powiedz mi, jaki Ty masz numerek? 6. Kto głosuje na numer 6, proszę Państwa? Rękę do góry. Wszyscy głosują, brawo. Co tylko parę osób. Wszyscy głosują na wszystko. Dobra, panowie, no to zapraszam. Poznajmy teraz bliżej nasze kandydatki. Prosimy dziewcząt o krótką prezentację oraz wylosowanie pytań. Zapraszamy kandydatkę numer 1. Jak się nazywasz? Kasia Wierzbicka. Proszę zwrócić uwagę na maszynę losującą. Jak to było? Co lubisz w szkole najbardziej? Uczyć się. Dziękuję.
Brawa dla kandydatki numer 1, proszę Państwa. Zapraszamy kandydatkę numer 2. No. Maszyna. Jak się nazywasz? Magdalena Kędzior. Jaki kolor ma słońce? Żółty. Dziękuję. Zapraszamy kandydatkę numer 3. Jak się nazywasz? Olivia Wzorek. Wymień nazwy dwóch owoców i warzyw. Śliwka, gruszka i warzywa. Marchewka i pietruszka. Dziękuję. Zgadza się, proszę Państwa, brawo! Ja proponuję, aby tutaj prowadzący troszeczkę jeszcze podeszli bliżej, żeby wszyscy dokładnie widzieli, tutaj sobie stańcie, gdzie przy tutaj na środeczku, żeby wszyscy mogli podziwiać te nasze Miss Jesieni 2011. Zapraszamy kandydatkę numer 4. Jak się nazywasz? Lewińska Justyna. Jaka jest Twoja ulubiona potrawa? Płatki. No, ale zapytamy, płatki z czym? Powiedz mi, z czym płatki? Z czym płatki? Z mlekiem? Mlekiem. Z czekoladą? No, proszę Państwa, pewnie, że z czekoladą płatki. A powiedz mi, mama Ci często serwuje płatki z czekoladą? Tak. Jest mama tutaj? Tak. Gdzie jest mama? Powiedz, pokaż. Prawda? Często płatki z czekoladą, droga mamo? O, no to masz mamy na śniadanie, pamiętaj, codziennie płatki z czekoladą. Dziękujemy. Proszę Państwa, brawo dla kandydatki z numerem 4. Kolejna kandydatka z numerem 5 nam się tutaj prezentuje. Proszę zwrócić uwagę na strój i na... Jak się nazywasz? I maszyna losująca i spadła nam numerek. Mogłabyś nam, droga koleżanko, podać ten numerek? Albo tutaj pani nam poda. Dziękuję bardzo. Czy lubisz zwierzęta? A jakie? Dziękuję. Proszę Państwa, krótkie pytanie, krótka odpowiedź. Kolejna kandydatka na Miss Jesieni 2011. Zapraszamy. Kandydatka z numerem... Z numerem 6. Prosimy kandydatkę do przodu, trochę bliżej. Niech kandydatka się pokaże ładnie wszystkim. Proszę... Jak się nazywasz? Paulinka teraz. Proszę zwrócić uwagę, jakie kandydatka ma piękne włosy długie. Drodzy Państwo. Jak się nazywasz dyrektor naszej szkoły? Andrzej. A jaki Andrzej? Podchwytliwe pytanie, podchwytliwe. Ja myślę, że uznamy, proszę Państwa. Uznajemy Andrzej? Ja nie podpowiadam. Tak, zgadza się, drodzy Państwo? Nie słyszę. Zgadza się czy nie? No, bardzo ładnie. Brawa na naszej kandydatki z numerem. Powiedz mi, gdzie ty masz te numery? Zobaczę, z numerem 6. Przy okazji, drodzy Państwo, tutaj podczas Waszych wyborów w Miss Jesieni, tam swojskie jadło już jest przygotowane, można podchodzić się częstować, ale o tym będziemy mówili już za chwileczkę. Kolejna kandydatka. Dziękujemy. Zapraszamy kandydatkę z numerem 7. Jak się nazywasz? Czy lubisz przebywać na placu zabaw? Nie. Ale ja myślę, że teraz będziesz lubiła przebywać na placu zabaw. Zobacz, jaki piękny plac zabaw jest. Zobacz. Panie będzie się bawiło, prawda? Powiedz mi, panie będzie na takim placu zabaw? No, proszę Państwa, brawa dla naszej kandydatki. Kolejne kandydatki Miss Jesieni. Chodź tu Miss Jesieni, pokaż się wszystkim, niech cię wszyscy zobaczą z bliska. Drodzy rodzice, zdjęcia robimy. I oklaski, obrót. Przepiękna suknia balowa. Jeszcze raz obrót. Dziękujemy bardzo. Następna kandydatka. Kandydatka z numerem 8. Jak się nazywasz? Daniela
Gabrysia teraz. Proszę zwrócić uwagę, jakie przepiękne grzybki ma narysowane z przodu. Ale kapelusz też jest rewelacyjny, tajemniczy. Jakie są twoje ulubione zabawy? A jeszcze jakaś? Proszę Państwa, brawo dla naszej kandydatki. Gabrysia, chodź tutaj, pokaż się wszystkim ładnie. Zrób kółeczko, zaprezentuj ten przepiękny strój. Z tyłu jarzębina, liście dębu, drodzy Państwo. Tam mamy chyba jeżyka małego, tak? To jest jeżyk? Powiedz mi, co to jest? Jeżyk? Ale głośno, jeżyk? Głośnie! Jeżyk! Brawo. I na kogo mają głosować? Na kandydatkę z numerem? Drodzy Państwo, głosujemy na kandydatkę z numerem 8. Pamiętajcie, wasza najpiękniejsza kandydatka wygrywa. Kolejna kandydatka z numerem 9. Tak więc kandydatce z numerem 8 na Miss Jesieni 2011 dziękujemy. Jak się nazywasz? Emilka Kotul. Emilka zaraz otrzyma pytanie. Zaraz się dowiemy, czy jest w stanie odpowiedzieć. Czy lubisz chodzić do szkoły? Bardzo lubię. Oj, proszę Państwa. Panie dyrektorze, czy Pan słyszał, co powiedziała Emilka? Pan dyrektor, nie wiem, czy mnie słyszy, ale mam nadzieję, że nauczyciele słyszeli wyraźnie, że Emilka lubi chodzić do szkoły. Brawo dla Emilki, proszę Państwa. Dziękujemy. A kto z Was, drodzy chłopcy, bo wiem, że chłopcy to tak czasami nie lubią chodzić do szkoły. Kto z Was nie lubi chodzić do szkoły? Ręka do góry. Proszę zwrócić uwagę tutaj na plac zabaw. Pani od polskiego, od matematyki, szczególnie zwróćcie uwagę. Kolejna kandydatka z numerem 10. Dziesiąteczka. Jakim trenem idzie tutaj? Jak się nazywasz? Oliwia Ładna. Oliwio, bliżej. Oliwko. Oliwia nas nie słyszy. Oliwio. Bliżej, bliżej podejdź Oliwko, żebyście wszyscy mogli zobaczyć. Odwróć się tyłem na chwilę do widowni, żeby zobaczyli ten przepiękny tren. I czekamy na pytanie. I pogubiły nam się karteczki. To pytanie było, no to szukamy kolejnego pytania. Drodzy Państwo, przypominam, swojskie jadło czeka. Za darmo, drodzy Państwo, swojskie jadło. Można się częstować. Zaraz powiem, co tam mamy dokładnie. Ale przy okazji naszych wyborów i z jesieni można się częstować już. Wymień nazwy trzech zwierząt. Ale swoich czy nie swoich? Domowych? Nie wiem. Oliwko, jakie ci do główki przychodzą zwierzątka? Mogą być leśne, nie muszą być leśne. A to jakie leśne są? No tu ci podpowiadają Państwo. Wilk. Jak? Jeszcze? Kot. Jeszcze? Dzik. Dziękujemy. Proszę Państwa, brawa dla dziesiąteczki, dla naszej misji. Zapraszamy kandydatkę z numerem 11. Jak się nazywasz? Jamuniec. Oliwka z numerem 11. Zwracamy uwagę przede wszystkim, drodzy Państwo, na numerki. Pamiętajcie, już za chwilę będziemy wybierali naszą misję jesieni 03. Co lubisz robić w wolnym czasie? Piłkę grać. Proszę bardzo, w piłkę lubi Oliwka grać w wolnym czasie. Oliwko, ale na jakiej pozycji? Na bramce, czy lubisz być, powiedz mi, no nie wiem, napastnikiem, bramkarzem, czy to nie ma znaczenia, byle by zagrać piłkę? A dajesz radę chłopakom? Nie dajesz jeszcze? Ale ja myślę, że nadarzy radę chłopakom. Chodź Oliweczko, pokaż się tutaj wszystkim, przepięknie, drodzy Państwo, proszę zwrócić uwagę na korale, przepiękne korale, no i strój, proszę, brawo dla Oliwki, proszę Państwa. Miss Jesieni, no zaraz się dowiemy, kto tu Miss Jesieni został, jeszcze jedna kandydatka. O tytuł, o tron Miss Jesieni 2011. Zapraszamy. Jak się nazywasz? Julia Dobraszka. I kolejne pytanie. Maszyna losująca wylosowała nam. Z kim lubisz spędzać wolny czas? Z mamą i z tatą. Brawa dla rodziców.